witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować sylwestrowe pączki z jabłkami i rodzynkami. Przygotowujemy ciasto na pączki. Do dużej miski wsypujemy 500 g mąki pszennej, 15 g suchych drożdży, 30 g cukru, szczyptę soli, 1 łyżkę cynamonu, 40 g masła. Masło najpierw musimy roztopić. Dolewamy przestudzone, rozpuszczone masło, 500 ml letniego mleka oraz 2 jajka. Mieszamy. Jeśli w cieście zostaną grudki mąki, możemy ciasto dodatkowo zblendować. Ciasto przykrywamy folią i odkładamy na 1 godzinę w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Bierzemy rodzynki, 4 łyżki, zalewamy je gorącą wodą. Pozostawiamy na około 10 minut. Po tym czasie odsączamy rodzynki na sitku. Ciasto jest gotowe. Przez chwilkę mieszamy. Odkładamy na chwilkę na bok. Przygotowujemy rodzynki oraz jedno twarde, kwaśne jabłko. Obieramy i kroimy w małą kosteczkę. Teraz jabłka i odsączone rodzynki wsypujemy do ciasta. Wszystko razem mieszamy. Na patelnię wlewamy około litr oleju. Temperatura, którą musimy uzyskać, to 170 stopni. Kiedy olej osiągnął temperaturę 170 stopni, bierzemy 2 łyżki oraz miseczkę z olejem. Łyżki najpierw namoczymy w oleju, a następnie będziemy nakładać ciasto i przy pomocy 2 łyżek kłaść na gorący olej. Gotowe pączki odsączamy na ręczniku papierowym kuchennym.
Jeśli spodobał Wam się mój filmik, dajcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia!